Ale tutaj jeszcze wy panowie kiedyś mieliście pomiędzy sobą spinę. Ty nagrywałeś filmiki na wiewióra, nazywałeś go osłem. Wiewiór osłem. Wiewiór mówił, że maksymalnie co to możesz mu posprzątać klatkę przed walką. A jak to wygląda teraz, panowie, między wami? Normalnie. Znaczy nie, ja nie widziałem. Ja mogę się z tobą napierdalać, nie ma problemu, jeżeli padnie taka propozycja. Znaczy, w stójce z tobą idę, nie ma problemu. Myślę, że Darek nie zasługuje na walkę ze mną. Słucham? Myślę, że Darek nie zasługuje na walkę ze mną. Dlaczego? No, a czym się zasłaniasz, bo co? Znaczy no, spójrz na swój rekord, wiesz o co chodzi. Ale co ma rekord do tego? Wygrałeś jedynie z Ludwiczkiem, no. Ale to dobra, już, jak już mówisz stricte o rekordzie. Alan jaki miał rekord? Nie wiem jaki Alan ma rekord. No minusowy. I dostałeś pierdol. No to, dobra, ale Alan jest, Alan ćwiczyka jeden, wiesz, od fuj lat. Ale, wygranej. Ale. Nie ma ale. Chciałbyś zobaczyć pas, tak? Nie ma problemu. Myślisz, że jesteś godnym zawodnikiem, żeby walczyć o pas, tak? Daj ty sobie spokój, kurwa. Daj ty sobie spokój. Ale jakby wygrał Darek teraz z Adanem, to byłby kapusty, kurwa, masz, nie do walki. Masz w ogóle ksywę lew? No to, bo to mnie zastanawia, Darek nie? Idzie po pas. Bo patrz, to jest w chuj śmieszne, nie? Ty masz ksywę lew, czyli wiesz, lew taki waleszy i tak dalej, a ty właśnie wykazujesz się wyjątkową niewalecznością na tych swoich walkach. Pokazujesz, że właśnie nie masz tego serca do walki, tego lwiego serca, nie? Więc czemu masz ksywę lew? Lwie serce. Ale kto tak powiedział? Ty? No wystarczy uważać. Wielu ludzi twierdzi, że mam serce. Kurwa, mam 50 lat, zapierdalam na treningi, kurwa, trenuję w moim wieku. Ale ciebie może już coś, kurwa, chłopie, nie być. Wystarczy, że pójdzie coś. Jakbyś dalej wpierdalał, to ci oczy wyjebie. Jedna rzecz w twojej walce idzie nie jak tak. Będziesz mieć moje lata, to pogodomy, kurwa. To pogodomy. To jest tylko tak, jedna rzecz, to się tak. Zostajesz jeden lekki cios, ktoś cię wywróci. Na razie się nadajesz do kapusty, kurwa. Nawet się nie bronisz, się w ogóle nie bronisz. Wiesz o co chodzi? Nie próbujesz się nawet bronić. Ty odpuszczasz tą walkę, to w twojej głowie się coś odpala. Jakiś tryb awaria, uciekać, przegrałem. Ciebie się ostatnio odpaliło, kurwa. No ja w nokaucie ci się odpaliło. Słuchaj, jakbyś widział moją walkę. Daj spokój. W drugiej rundzie trzy knockdowny i wszędzie przerwał po trzecim knockdownie, gdzie i tak już próbowałem podnosić. Podniosłem się po pierwszym, podniosłem się po drugim. W pierwszej rundzie miałem jeszcze jeden. Ty po pierwszym byś się na pewno nie podniósł. Och. No a tak, pewno. Taka prawda. Wiesz? A skąd wiesz? Bo wiem, jak walczyć. Jakby ci Alan zapierdolił z buta od razu, kurwa, nożyce, to byś po pierwszym podchopie. No bym nie. Ale Daro z Alanem, no. To należy mu się. Ale słuchaj, ale jeżeli... Nie, no, ale Daro patrzy tak na... Jak z Ludwiczkiem wygrał, no to wiesz. Daro patrzy na wiewióra taki stripowany, że mam większe oczy w tych okularach. Taki... Przykurwiłbym. Okay. Zmienia się copka, bo głupiego dość ty.